To już 13 sezon największej serii kartingowej w naszym kraju. W tym roku ponad 100 kierowców rywalizować będzie w 5 kategoriach, a podczas każdego weekendu towarzyszyć im będą najmłodsi adepci sportu motorowego, którzy biorą udział w tak zwanych pokazach. Już pierwszy weekend rywalizacji pokazał, że walka o końcowe zwycięstwo i wyjazd na światowe finały serii we włoskim Lonato będzie bardzo zacięta. Każda runda, których w tym roku jest 14, to dwa wyścigi główne, przedfinał i finał oraz czasówka, podczas której zawodnicy walczą o miejsca startowe. W najmłodszej kategorii Baby Rock, w której rywalizują zawodnicy do 10 roku życia, bezkonkurencyjny był Kacper Rogala. Młody zawodnik Bambini Racing już podczas czasówki miał ponad pół sekundy przewagi nad rywalami, ale to, co zrobił w finale zawodów, gdzie drugiego na mecie Alana Czyża wyprzedził o 8 sekund, robi wielkie wrażenie. Komplet punktów 75 zapewnił Rogali pełen sukces w tej rundzie. W starszej kategorii, w której ścigają się zawodnicy do 13 roku życia, rywalizacja była jeszcze bardziej zacięta. Przedfinał padł łupem Gustasa Greenbergasa, ale w finale wygrał Marcel Kutz. Na czasówce byłem 7, bo mi coś tam sprzęt troszkę nie chciał jechać, ale było dobrze. Na przedfinale dojechałem 5. Starałem się jak najlepiej. Na finale start mi dobrze poszedł, później tak starałem się utrzymać pozycję. W klasyfikacji generalnej Litwin wyprzedził Marcela Kuca o 4 punkty. Równie wyrównana rywalizacja trwała w kategorii Junior Rock, w której startuje ubiegłoroczny zwycięzca finału światowego Michał Kasiborski. Młody kierowca cele na ten sezon ma jasne. Na pewno na ten sezon chciałbym wygrać serię Rock Cup. Mistrzostwa Polski również Rocka i po prostu utrzymać tytuł jeszcze wygranej we włoskim Lonato Puchar Świata. Tym razem Kasiborski musiał uznać wyższość równie utalentowanego Mateusza Pyłki. W tym roku w serii Rock Cup Poland pojawiły się nowe silniki, na których ścigają się kierowcy kategorii Rock DVS. Jakie są ich wrażenia? Motor jest genialny. Natomiast jest takie wrażenie, jakby wychodząc na prostą dostawało się kopa w plecy, mówiąc wprost. Także nie jest to łatwe, żeby ujechać 18 okrążeń plus jeszcze dwa rozbiegowe. Jest to zdecydowanie kondycyjnie bardzo duży problem. Kierowcy często zmieniali się pozycjami, co pokazuje, jak zacięta była rywalizacja, a zawodnicy, którzy do tej pory rywalizowali w typowych, pucharowych kategoriach, mogli samodzielnie ustawiać gaźnik w czasie jazdy, co często powodowało nieoczekiwane zwroty akcji. Rundę po zaciętej walce wygrał Mikołaj Kaczmarek przed Igorem Lejko i Andriusem Gelzinisem. W najstarszej kategorii, w której ścigają się kierowcy powyżej 25 roku życia, klasą samą dla siebie był Adrian Marcinkiewicz. W przedfinale wyprzedził drugiego zawodnika o 5 sekund, a w finale o kolejnych 6, co dało mu komplet punktów. Zawodnicy ścigający się w serii Rock Cup Poland mają do przejechania jeszcze 13 rund, a zwycięzcy będą reprezentować nasz kraj na finałach światowych we włoskim Lonato.